Ruszaj, jaskółko. Płotko. O właśnie. Teraz wolno. Skończyły mi się jaskółki, tak? Jaskółko? Aha, teraz mi się skończyła. No dobra, medytuję w takim razie. Tak, i jeszcze mamy tutaj... O! Level! To co? Odbijanie strzał? Zadają dwukrotnie większe obrażenia? Wtedy my zadawaliśmy jakieś 300? A za to dostawaliśmy, jeśli nie odbiliśmy, 600. Jeśli dobrze pamiętam, więc to się przyda. Bo inni mają lepsze pancerze niż my. A tak poza tym to co? To tylko to. A, jeszcze jedna pusta kieszeń jest. Okej. Proszę bardzo. No i tak, pamięć mięśniowa. Refleks. Spowolnienie czasu podczas mierzenia z kuszy jest większe o 15%. Jak się mierzy z kuszy? Ej! No momento. Nie to. Kusza. Aha, nie ma walki, to nie ma kuszy. Cudownie. Ciągaj kuszę. O, jest! Okej. Czas jest spowolniony? Chyba nie. Nie. No dobra. Postać. Ja biorę odbijanie strzału lepsze. Tak. Pięknie. Co jest? Wydane punkty dostępne 1. Tak. O. Okej. No. Działa. Mniejszy zielony mutagen i kolejny mniejszy zielony. Mutagen z gryfa to samo daje. 50 żywotności. No dobra, lecimy dalej. Ekwipunek. Nie, medytacja. Nic innego nam nie jest potrzebne. Aczkolwiek... służy do naprawiania. Niestety... Użyj? Wybierz miejsce. O! O! I co? O! Udało się! Tylko, że zużyłem całe jedno. 15% uszkodzeń przedmiotu. No to troszeczkę zużyłem, bo tam 5% tylko było. I medytacja. Cokolwiek. Może być południe. Dobra, regeneracja teraz będzie. Dobra, ja sugeruję jeszcze pojechać trochę gdzieś. Jakichś wrogów pozabijać. O, widzę utopcę. Aha. Czwórka jest. Dobra. Niech gra muzyka! O! Jaskółka! Cześć! Cześć! Tańczymy! O, i gra muzyka! Hello! Jak się giba! No i tyle. Po zabawie. Jaskółka zmarnowana. Tam jeszcze coś jest. Ale tutaj jest trupek. Mózg utopca. Mhm. Tutaj jeszcze wątroba potwora. Coś
Język topielca, mózg utopca. No i dobra, kolejny tutaj się wałęsa. Ja go zablokuję sobie. Zobaczmy, jak teraz pójdzie. Ha! Z tym to nie ma problemu, mogę nawet nie uskakiwać. Zaraz i tak się uleczę. Kwiat dwugrotu. Tutaj jeszcze kolejny jest. Przyda się do czegoś? Zobaczymy. Dobra, jedziemy dalej. To może po prostu mniej więcej w miejsce, gdzie mamy jechać. Zabijemy po drodze. Nikogo nie widzę. Piorun uderzył w kasztan? Gdzie? Tutaj? O! Rzeczywiście. No dobra, musimy się przedostać na drugą stronę. Da radę po wodzie? Nie tolerujesz wody? A ja miałem nadzieję, że będziesz amfibią moją. Ej, płonie. Dobra. Odpocznij. Da się przejechać? Nie bardzo. Wolnie. Tędy będzie droga. Ta. Ludzie uciekają. Dalej, płotka, dalej! Przepraszam. Jedź, płotka. Szkoda, że mam tylko zaklęcie płomienia, nie wody. Nie chcę przejechać nikogo. A ci sobie chillout robią? Teraz wolniej. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Boję się. To jest tragiczne. Mieć szefa, którego się wszyscy boją i przez to takie różne lipy odchodzą. O, jeszcze podpal. Super. Mało powietrza. Zanosi się na deszcz. Oby. Cholera, ile dymu. Muszę się śpieszyć. Słyszę kogoś. Przybijaj się! Otwórzcie wrota. Tutaj, nie mogę wyjść. Obała się zwaliła. Gdzie? Na górze? Zaraz, zaczerpnąć powietrza. Dam radę? Dobra, na górę. Na górę. Ojojoj. Muszę uciekać. I to szybko! Koniec! Dawaj, wyskakuj stąd na razie! O, jest kółko! Dobra, brama! Tutaj. Załatwione. Ho, ho, ho! Mamy bohatera!
Masz u mnie za to beczkę Lyryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Mam bić się z nim? O, jeszcze potrafię przewalić. Uciekł od ciebie, tak było? No dobra. Trzymaj. Odskakuj, czemu nie możesz skakać? No dobra. Okej, tutaj jest słaba widoczność. Kończmy to. Już. Otrzeźwienie. Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona? Skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało, jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam kurwa wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. One nie uciekły, ty je przepędziłeś. Nie. Mów, jak było z tą ucieczką. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy 3 dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie?
winem rozlanym na półpiętrze. Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Widziałem wielu martwych ludzi, ale to musiał być straszny widok. Żebyś wiedział, nogi się pode mną ugięły. Widziałem całe pola trupów pod Soden i jak palili czarownice w Mariborze. Ale to wszystko to przy tym o taki mały chujek. I tym razem to wyłącznie moja wina. Tego jeszcze nie wiemy. Talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co się stało z dzieckiem? Owinąłem je w czyste prześcieradło i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów.
Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Potrzebne będzie do zakopania? Jeszcze kawałek, idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Wow! Weź go na ręce, szybko! A to jak się rozsierdzi, ani się obejrzy mi nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. Bogowie miłosierni. Wracamy do klasztoru. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pomuka. Możesz, kurwa! To nie będzie przyjemny spacerek. Wybrał sobie miejsce. Nie pokazujcie mi tego. Może jeszcze zwymiotuję na ciebie. Wodne widma wyczuwają poręce. Dobra. Pięknie. Jaskółki nie mam, super. Dobra. Czekaj. Za dużo jednocześnie nie możesz robić, widzę, Geralcie. Dobra. Jak chcę za dużo, to nie wychodzi. A, drugi się pojawił jednocześnie w tym samym miejscu. Super. O, jeden padł. Mam nadzieję, że mały się nie zaniepokoi. Dobra. Ja znikam? Znikam! Jeszcze! Wow! Jak ja żyję? Jakimś cudem. Dobra. A się uleczę? Choć trochę? Chyba nie. Teraz czas na cud. To była śmierć!